Zdrowia, szczególnie dla tych ofiar komunizmu. Co ma Pol Pot wspólnego z Jaruzelskim? No sporo. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. No ostre stwierdzenie, nie? Pol Pot i Jaruzelski. No ale obydwaj komuniści. Obydwaj walczący w zasadzie ze swoim narodem. Obydwaj wykończyli sporo ludzi. W Kambodży to 2 miliony ludzi. W zasadzie to jest ćwierć, 1/4 całej tej populacji, kiedy Pol Pot doszedł do władzy jako komunista, no to była cała tam ewakuacja, te idiotyczne zamienianie miast na wsie, wyganianie lekarzy, inżynierów i tak dalej. Mordowanie w sumie ich wszystkich, wyganianie na rolę, żeby budowali nowe społeczeństwo. To było straszne. No więzienia, tak, więzienia. Jaruzelski dla odmiany zrobił stan wojenny, też były więzienia, też były mordowanie, zamordowanie popiełuszki, mordowanie górników i tak dalej, i tak dalej. No skala jest trochę inna, no, ale można powiedzieć, że Jaruzelski nie zrobił tego, ale powiedzmy stalinowcy zrobili po wojnie, po 1945 roku, no i niestety Polska też była mieszana przez tych stalinowców, przez komunistów, którzy przyjechali z Moskwy. W Kambodży, no to oni przyjeżdżali z Francji. Tam Francja to był w zasadzie takie miejsce, gdzie z Wietnamu przyjeżdżali, z Kambodży przyjeżdżali, no wszyscy ci rewolucjoniści z Chin przyjeżdżali, no to właśnie we Francji te komunistyczne miejsce, tam komunistyczna partia Francji, tam ich pompowała, tam Pol Pot zdobywał swoje, no w zasadzie przysięgał komunizmowi. Ludzie uciekali z Polski, to wyjeżdżali powiedzmy od stanu, od Solidarności dużo ludzi wyjeżdżało, no bo powiedzmy dużo ludzi wiedziało, że stan wojenny nastąpi, tak? Miałem znajomych takich, którzy nazywali się Wróbel, no i właśnie oni przed stanem wojennym 12 grudnia 81 wyjechali, no i właśnie mówili, że Wróbel uciekł przed klatką Jaruzelskiego. No a tutaj chcę opowiedzieć o sztuce. No parę dni temu oglądałem sztukę, ona była napisana no, przez Kambodżańczyków, dla Kambodżańczyków, no ale wystawiana po angielsku, bardzo fajna sztuka. No i co tam się działo? No tam się działo w ten sposób, że właśnie w 1965 roku, kiedy Khmer Rouge, czyli ci czerwoni komuniści, czy czerwoni Khmerowie, zdobywali Phnom Penh, czyli stolicę Kambodży, dużo ludzi starało się wyjechać. No i tam tym motywem takim przewodnim to jest grupa muzyków. No i właśnie dlatego to się nazywa Cambodian Rock Band, czyli kambodżańska grupa rockowa. I oni grali w Nowy Rok 75 roku. No i w tym dniu właśnie czerwoni Khmerowie weszli do stolicy, no i zaczął się ten 3-4-letni terror. Ten główny bohater tej sztuki, no to on prosił, bo rodzice mieli wyjechać z jego rodziną. On miał tam sporo rówieśników. Miał swoje braci i siostry i rodzice planowali na wyjechanie właśnie też do Paryża, bo widać ten Paryż jest taki atrakcyjny dla tego kraju. No, on miał pieniądze, byli powiedzmy, rodziców mieli ustawionych, no to on był tym muzykiem, miał bardzo drogą gitarę, no i bawili się w tą muzykę, no ale dlatego, że dużo ludzi wcześniej wyjeżdżało przed nimi, no to oni mieli szansę nagrywać w studio i to nawet w telewizji nagrali sobie właśnie na taśmie te pierwsze nagranie. No ale przez to, że on przedłużał te wyjeżdżanie rodziny, no to rodzina została w Kambodży,
no i większość rodziny zginęła, powiedzmy, zginęła. Kmerowie wzięli się za niszczenie inteligencji, wskazywali, czy tam niszczyli, zabijali za to, że ludzie znali, powiedzmy, francuski, czy byli inżynierami, czy lekarzami, po prostu wysyłali tych wysoko kwalifikowanych ludzi do kopania rowów, no i tam ludzie po prostu no ginęli. No to podobnie było tak jak i w Polsce, tak? W Polsce też były w 68 roku, no to byli Chamy i Żydzi, także partia komunistyczna, powiedzmy, socjalizm demokratyczny czy demokracja socjalistyczna, no to nie ma demokracji, tak? No bo nie ma, powiedzmy, tego wahadła, nie ma opozycji i partii przewodniej, jest tylko jedna partia, powiedzmy, komunistyczna i tam są frakcje i w tych frakcjach, powiedzmy, Żydzi na początku po wojnie, większość z nich to była w Urzędzie Bezpieczeństwa, w ministerstwach i tak dalej. No i mieli tych tak zwanych chamów. No i ci chami, czyli paroobcy ludzie, którzy tam, powiedzmy, z niższych sfer byli wciągnięci w tą politykę po Lublinie, po 22 lipca. No oni się wciągnęli w tą politykę, no i chcieli rządzić. No jak chcieli rządzić, no to właśnie dużo tych ubeków, dużo tych ministrów powyganiali. No i podobnie było z tymi czerwonymi kmerami. Ci czerwoni kmerzy najpierw to ścigali tych bogatych ludzi, tak, ludzi z ministerstw, lekarzy i tak dalej. No a po pewnym czasie wzięli się za swoich, no bo zawsze komuniści prędzej czy się biorą za swoich, także że za jakieś niesubordynacje, za niespełnianie rozkazów, za podejrzenia o bycie agentem KGB czy CIA, no to wskazywali. No i właśnie jeden z tych muzyków, który grał na basie, tam była ich piątka w tej sztuce, no i oni powiedzmy, jak czerwoni kmerzy przyszli, no to rozłączyli się, jemu nie udało się już wyjechać do tego Paryża, no i błąkał się przez rok, przed 1976-77, błąkał się po tej Kambodży, no aż go złapali, no i złapali go i wsadzili go do więzienia S21, czyli takie S21, no to taka polska warszawska Rakowiecka, tam gdzie komuniści mordowali, wyrywali paznokcie Polakom po II wojnie światowej przez lata 50. Do śmierci Stalina, można powiedzieć, no to była właśnie, tam wszyscy wchodzili, a nikt nie wychodził. No i właśnie w tym więzieniu S21 to tam by, no dane statystyczne mówią, że tam by około 12 do 20 tysięcy ludzi było i przeżyło około 10 tylko. No i właśnie ta fabuła tej sztuki to jest taka, że ten muzyk był zaresztowany, wysłany do tego więzienia, no i w tym więzieniu okazuje się, że z jednym z jego ludzi, którzy grali w jego zespole, właśnie został tym czerwonym kmerem, tym komunistycznym kmerem, no bo on był taki oportunista, taki tam w zasadzie to starał się przeżyć za wszelką cenę, no i został tą komunistą żołnierzem. Wygląda na to, że on zabijał bardzo dużo tych więźniów w imię komunizmu, chociaż nie bardzo był tak przekonany, no ale bał się, że jak on nie będzie zabijał, no to jego zabiją. No i właśnie ten główny muzyk na basie, on rozpoznał jego głos, zaczął z nim rozmawiać, pyta się, o co jestem oskarżony, bo w zasadzie to nie wiem, jaki jest akt oskarżenia. On mówi, że to nie ma znaczenia, jak ktoś się tu dostaje, to już jest winny. Czyli to takie katowskie, stalinowskie, marksistowskie, komunistyczne, polskie, czy ruskie, czy sowieckie, to samo podejście, tak? Jak będzie człowiek, to będzie paragraf. No i oni jako koledzy tam starają się dogadać. W zasadzie ten to mówi, że to już jest z nim koniec. Ten mówi, wypuść mnie. To ten mówi, nie mogę cię wypuścić. No i w sumie się okazuje, że ten główny szef całego tego więzienia, no to w życiu przed komunistami, przed czerwonymi kmerami, no to był nauczycielem, uczył francuskiego, uczył
matematyki, no i został tym szefem tego gestapo, został tej, szefem tej rakowieckiej, no tam, gdzie jest dzisiaj muzeum. To jest jedno wielkie muzeum kaźni kambodżańskiej. Na Rakowieckiej nie wiem, czy jest muzeum kaźni rakowieckiej. No jest tam mała taka plakietka na ulicy, że tam ileś osób zginęło, no ale jest normalna komenda. Nikt nie wie, ilu morderców zabiło, ilu niewinnych ludzi, tak? Także, że to jest ta różnica pomiędzy Kambodżą a Polską. Po prostu przemalowali te ściany zakrwawione, a tam zrobili muzeum Holokaustu. No, zrobili muzeum Holokaustu Kambodżańczyków przez Kambodżańczyków. Czy w Polsce by to zrobili? No powinni zrobić, ale nie zrobią. No i w każdym razie tych dwóch muzyków, ten szef, były nauczyciel, kazał wycisnąć temu jego koledze zeznanie z niego. No on mówi, że on był sprzedawcą bananów, że nic nie wie. No to ten szef przyszedł, wziął ołówek, mówi pokaż język, pokaż palce, no to ten mu palce pokazał, ten mówi, co ty opowiadasz, zobacz, czy to są ręce wieśniaka, sprzedawcy bananów, mówi nie. Później zajrzał mu do ust, mówi, zobacz, widzisz, ma plomby, ma wypełnienia, czy ty myślisz, że to jest wieśniak, sprzedawca bananów? No ale się jakoś się tak, on przyznał, że jest muzykiem, to ten mu gitarę dał, ten zaczął się produkować, pokazywać te swoje utwory, bo on powiedział, że w zasadzie jest muzykiem, a jedyne co, za co go wsadzili, to za to, że on miał tekst po angielsku, no bo to była taka kambodżańska grupa, no ale taka wzorowana na zachodzie, no i oni śpiewali trochę po kambodżańsku, trochę po angielsku, także to on powiedział, że ten tekst był po angielsku i to całe to wszystko jest tam, ten mówi, co to wszystko znaczy, no on mówi, no znaczy, no co, nic tam nie znaczy, to jest o miłości, o jakimś poranku i tak dalej, jakieś takie głupoty po angielsku. No i ten powiedział, no to będziesz dla mnie śpiewał, bo ja spać nie mogę. No nic dziwnego, tak jak doktor Mengele, czy dużo, dużo tych katów spać nie mogą. No a wszystko to się dzieje dlatego, że jak ten człowiek, no bo przeskoczę do przodu, on uciekł z tego więzienia, ale tylko dlatego, że ten oprawca, ten jego kolega powiedział, musisz wybaczyć, że cię zabiję, bo jak ja ciebie nie zabiję, to mnie zabiją, mówi, a nie mogę cię zabić, jeżeli ty mi nie przebaczysz, no. Tak, także mówi, mam rozkazy, muszę wykonać. No i właśnie ten muzyk, co był więźniem, zadusił tego swojego kolegę z grupy, no i uciekł. I przez Tajlandię, przez Francję dostał się do Ameryki. No i córka, która miała 26 lat, nie wiedziała nic o tej całej historii ojca, no bo ojciec to miał paranoję. Jak ta córka była młoda, to nie wchodził nawet, to chciał wchodzić za nią do łazienki damskiej, no bo się bał, że ktoś ukradnie tą dziewczynkę. To później przestał chodzić gdziekolwiek na mieście ze swoją córką, bo bał się, że ktoś ukradnie. No i on stracił słuch na lewe ucho, bo jednym z tych szefów, ten nauczyciel tego więzienia, ten bandzior najgłówniejszy, to wbił mu właśnie ołówek w ucho. Wcześniej to mu wbił w ucho, a później używał tego ołówka przy innych przesłuchaniach, żeby zobaczyć, że on ma plomby i nie wygląda na wieśniaka. No i ta córka pojechała do tej Kambodży w 2008 roku, czyli 30 lat, szukając zbrodniarzy. No i w Polsce też w zasadzie 30 lat mija, no i ludzie szukają zbrodniarzy, tak? Przecież są ci wszyscy, którzy byli w tych więzieniach stanu wojennego, są ci zbrodniarze, którzy strzelali do górników. Wszyscy ci ludzie żyją normalnie. I ten właśnie, ten bandzior, który był tym szefem tego więzienia, tego jest 21, tej Rakowieckiej, no to go ścigali. No i nie można
było go ruszyć. I ona pojechała w sumie bez wiedzy swojego ojca. No i jak ten ojciec się dowiedział, to zdecydował się przyjechać właśnie po 30 latach do Kambodży. I w ogóle nie chciał się przyznać. Mówi, musisz wrócić. Nigdy nie opowiadałem ci, co tu się działo. A oni mieli zdjęcie takie. Mieli takie zdjęcie właśnie napisane przez tego oprawcę, że będziesz dla mnie użyteczny, ale do czasu. No i to było, i oni jak wyzwolili, no bo to Wietnamczycy wyzwolili, no bo Kambodża była dosyć bardzo skomplikowana, bo komuniści w Wietnamie narozrabiali, później przeszli do Kambodży, Kambodża miała swojego księcia, książę się w sumie skumplował z Wietnamczykami, także w 1970 roku parlament, czyli tam kongres czy sejm wyrzucił go, no to on na zesłaniu się właśnie z komunistami spiknął. No i w 1975 roku, kiedy w zasadzie ten parlament, który wyrzucił księcia, walczył właśnie z komunistami, książę poparł czerwonych komunistów, wieśniacy, powiedzmy, jak usłyszeli, że książę jest za komunistami, to z 5000 zrobiło się 50000 czerwonych Kmerów, później się zrobiło 100000, no i ten rząd po prostu wygonili. A później jak wygonili, to już wszystkich zaczęli zabijać. Także tragiczne, tam setki tysięcy ludzi wyjechało z tej Kambodży, wylądowali na całym świecie. No, Kambodżańczycy, tak jak i Wietnamczycy, którzy uciekali przed komunizmem, tak jak i Polacy. Polacy w sumie też od Solidarności do Magdalenki, można powiedzieć, no to wyjechało chyba prawie 2 miliony ludzi. No to lepiej wyjechać, jak Polacy wyjechali, niż 2 miliony ludzi być zabitych przez tych czerwonych Kmerów. No ale jak właśnie ten muzyk pojechał do tej Kampuchy, on mówi do tej córki, co ty starasz się zrobić? Przecież nikogo nie oskarżysz, nic nie zrobi. Tu policja, wojsko, urzędnicy, wszyscy są ciągle z tymi polpotowcami, mówi. Ty chodź, wracamy do tej Ameryki, przyjechałem po ciebie, żebyś przeżyła jakoś. Mówi, tu się nic nie zmieniło. No i tak jak w Polsce. W Polsce tak samo Prawo i Sprawiedliwość miało nastąpić, miał być i Prawo i Sprawiedliwość, i 30 lat mija, Jaruzelski rok czy 2 lata temu umiera, strzelają mu warty honorowe jakieś, tak? Także to jest po prostu bandytyzm komunistyczny, bandytyzm polityczny. No ten ciekawy jest ten sztuka bardzo ładnie napisana. No szkoda, że nie ma z takiej sztuki napisanej przez Polaków, no na pewno mniej tragiczna, tak? No ale jednak ludzie wylądowali na całym świecie, na wszystkich 7 kontynentach. Tacy sami jesteśmy. Wygląda na to, że po prostu ludzie są ludźmi. No ja to już dawno wiem. Tyle tylko, że niektórzy są wredne świnie, a najgorsze wredne świnie to są jednak czerwone świnie. I te czerwone kambodżańskie świnie są identyczne jak polskie czerwone świnie. Zdrowia, subskrybujesz, dziękuję bardzo. Nie subskrybujesz, też dziękuję bardzo, serdecznie zapraszam. Tu jest guziczek do subskrypcji, dzwoneczek o codziennych powiadomieniach, dzyń, dzyń. Pisz, wysyłaj, polecaj i do następnego codziennego filmiku. Zdrowia.